pomnik Grochowiaka ma stanąć w Lesznie, powstał taki wstępny projekt. Tak, z tym, że musimy go przedstawić Radzie Miasta, to radni zadecydują, czy pomnik Grochowiaka ma stanąć, czy nie. Ja przypomnę, że to jest powrót do takiej dyskusji, która już się odbyła w 2015 albo na przełomie 2014 i 2015 roku, ale już w tej kadencji Rady, o tym, gdzie stanąć ma i czy stanąć ma pomnik Stanisława Grochowiaka. Wówczas mówiło się o ulicy Chrobrego. Ta lokalizacja wydawała się naturalna przez bibliotekę imienia Grochowiaka i tak dalej. Ale dzisiaj Chrobrego, pamiętajmy, jest inną ulicą. To jest ulica po remoncie, ulica ze zwiększoną ilością parkingów. Tam trudno byłoby gdzieś wpasować tego rodzaju pomnik, bo nie myślimy o pomniku na cokolwiek, tylko myślimy o pomniku naturalnej wielkości, takim na wysokości wzroku. Jeśli nie Chrobrego, w takim razie jaka inna ulica? Pomyśleliśmy, konsultując to z architektem miasta, z projektantkami przebudowy, modernizacji czy renowacji płyty rynku, że świetnym miejscem będzie zbieg deptaku ulicy Słowiańskiej, ulicy Kościelnej i rynku, czyli tak właściwie na wysokości, na początku deptaku, idąc tutaj w stronę toru, w stronę Zatorza. Bo to też jest szlak, którym Stanisław Grochowiak musiał często chodzić, dlatego że mieszkał te ostatnie lata w Lesznie, mieszkał na ulicy Święciechowskiej i zapewne tędy spacerował. Początkowo myśleliśmy, że będzie to Grochowiak kroczący w kierunku rynku, ale teraz skłaniamy się absolutnie ku takiej opinii, żeby on z rynku szedł w stronę Zatorza, dlatego że przypuszczamy, że na tyle to będzie oryginalny, ciekawy pomnik, a postać jest też znana, interesująca, że sporo ludzi będzie chciało sobie robić z nim zdjęcia. Wtedy, jak będzie robiło zdjęcie, to w tle zdjęcia będzie leszczyński ratusz i myślę, że to jest bardzo dobra lokalizacja. Konsultowaliśmy z rodziną Stanisława Grochowiaka, z najbliższymi, w jakiej pozie Grochowiak zwykł był spacerować, myśląc. I dzieci Grochowiaka mówiły, że często właśnie chodził taki zamyślony, ze wzrokiem zwróconym w górę. No i potem tylko była kwestia tego, jak bardzo przegięty jest, jak bardzo jest zamyślony, jak bardzo ten wzrok ku niebu poeta ma skierowany. Ale tutaj Norbert Sarnecki, rzeźbiarz, który jest autorem pomnika, który ma być autorem pomnika, rzeczywiście mocno popracował, zrobił kilka wersji, no i teraz ta wersja jest taka już jakby w punkt wpasowana, poeta jest oczywiście trochę rozmarzony, ze wzrokiem wbitym w górę, ale bez jakiegoś takiego przesadnego przechyłu w tył i co mogłoby się wydawać nieco śmieszne. Teraz muszą ten projekt zobaczyć radni, potem rozumiem jakaś dyskusja na ten temat, ewentualnie kiedy ten pomnik? Już na końcu kwietnia, 28 kwietnia jest sesja Rady Miasta. My chcemy wcześniej przedstawić to oczywiście komisjom do przedyskutowania, a na tę sesję rzeźbiarz przywiezie model pomnika, bo już nie będziemy się posługiwać wizualizacją, tylko takim kilkudziesięciocentymetrowym modelem, bardzo uprawdopodobniającym to, jak będzie wyglądał pomnik. Może jeszcze dodam, że to nie jest wszystko, bo za tą postacią kroczącą będzie coś w rodzaju takiego toru wodnego, takiego kilwatera, takich śladów w ziemi, na którym będzie krótka nota biograficzna i cytat z jednego z wierszy Stanisława Grochowiaka. Ten wiersz już też wybraliśmy, to jest wiersz z tomu, pierwszy wiersz z tomu Ballada Rycerska, mówiący o Matce Boskiej, ale też i o ciemnych wierszach Grochowiaka. Więc myślę, że to jest znany, piękny cytat, który też jakoś tam charakteryzuje tego poetę. Natomiast zobaczymy jak będzie przebiegała dyskusja w czasie komisji. Tutaj bardzo kluczowa jest Komisja Kultury. No i oczywiście na samej sesji, ale mam nadzieję, że postać jest na tyle interesująca i na tyle ważna dla miasta i na tyle jakby kojarzona z Leszem, a my też jakby próbujemy w jakimś sensie postać Stanisława Grochowiaka wprząc w politykę wizerunkową miasta, że uzyskamy większość i uzyskamy większość taką, która pozwoli nam ten pomnik we wrześniu odsłonić. A z jakiego materiału miałoby to być wykonane? Tak jak ławeczka Maciejskiego? Tak, tak, tak. To jest jakiś tam stop. Nie powiem teraz dokładnie, ale oczywiście to są pomniki tego typu. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że on jest ciekawy, bo on jest troszeczkę taki, nazywam to sobie zadziorny, on nie jest taki czekoladowy, bo czasami te stopy są odlane tak bardzo gładko i się wydaje, że to są takie zające z czekolady, które mają trochę inną twarz. A tutaj Grochowiak jest dosyć taki realny. Oczywiście nierealny w swoim wzroście, bo Stanisław Grochowiak nie miał 1,90 m, a ten pomnik będzie miał około 1,90 m, ale taka jest zasada, że te pomniki naturalnej wielkości tak de facto są zawsze odrobinę większe
wyższe niż naturalna wielkość, no bo one jednak jakoś tam w tej przestrzeni muszą się wyróżniać. Mamy ławeczkę Maciejewskiego, będziemy mieli Grochowiaka. Czy są jeszcze pomysły na jakieś inne tego typu pomniki czy rzeźby? Na razie o tym nie myślimy, chociaż, no bo też to nie o to chodzi, żeby w tej przestrzeni stawiać na siłę pomniki, bo to zawsze wzbudza jakieś tam kontrowersje, prawda? Pomnik to jest jednak upamiętnienie kogoś, upamiętnienie postaci. No powiedzmy sobie szczerze, jest też trudno stawiać pomnik osobie, którą wiele osób jeszcze pamięta. Ona też budzi kontrowersje. Stanisław Grochowiak no też był postacią w sensie takim może obyczajowym dość kontrowersyjną, ale nikt nie odbiera mu wielkości literackiej i są nawet opinie i to ważne opinie takich literatów, takich poetów, twórców jak Jarosław Marek Rymkiewicz, którzy twierdzą, że to Stanisław Grochowiak będzie tym jedynym, który przetrwa w polskiej poezji XX wieku.